Czekaj. Teraz chyba... Teraz ja o tym, no. No. Dobra, ile państw wchodziło w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów? To jednak ty. Obojga. Gabi, obojga. A, to dwa. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, z tej strony Maciej Dąbrowski, kłaniam się nisko w pas. Poprowadzę dzisiaj razem z Piotrkiem odcinek Matura to bzdura i oddaję mu głos do studia. Tak, a ja Wam przypominam, że my tworzymy planszówkę, która będzie dostępna prawdopodobnie na jesień. Aby dowiedzieć się więcej, zapiszcie się na nasz newsletter maturatobzdura.pl albo pierwszy link w opisie, a teraz zaczynamy. Jak ludzie bronili się przed dinozaurami? W jaki sposób? No nie było ich wtedy jeszcze, nie było ludzi. Przynajmniej tyle wiem. Tyle wiemy, właśnie. To, o, tyle wiemy. I to jest, widzisz, to jest dużo bardziej budujące, bo wszyscy odpowiedzieli prawidłowo, czyli wszyscy są mądrzejsi. Od kogo? Od naszych polityków. Ale jaką bronią się posługiwali, no czy tak, jakim tam stylem? Jakim stylem, no nie wiem. No, jeżeli znasz te style, którymi się... No? To mi się... Nie wiem, no to sama kolorystyka, barwienie ciała, jakieś barwy wojenne, trochę jak wikingowie. Ale żeby przestraszyć te dinozaury, czy żeby się ukryć? Ale nawet, bardziej nawet, może nawet, czy to i to nie, ale no żeby się móc ukryć w jakiś tamkolwiek sposób. Albo w jakiejś skale się chowali? Chowając się w jaskiniach. I jeszcze jakiś był sposób, czy tylko to, czy tylko chowanie się? Ogniem chyba. Ogniem, no, no. W jaskiniach. Chowali się? Chowali się. Nie mieliśmy z nimi szans, a na małe polowaliśmy? Polowaliśmy, a takimiś włóczniami, łukami. Może jakaś broń, jakiś ogień, chociaż... No. No, może jakiś, no nie wiem, rzucać czymś na przykład można, nie? Kamieniem na przykład. Kamieniem. Albo nie wiem, jakoś... W dinozaura. Drzeć się można. Drzeć można, no można, oczywiście. Co ma nogi, a nie chodzi? Zegarek. Nogi ma zegarek? A, że co ma... na odwrót. Co ma nogi, a nie chodzi? Stół. Mhm. A ty? Krzesła też nie chodzą, no różne. Stół i krzesła, no proste, stół i krzesła. Człowiek na wózku inwalidzkim, ale to może coś innego powiem. Ma nogi, ale nie chodzi. Martwi ludzie. Trochę tak. A co ma nogi, ale nie chodzi? Zegar. Zegar. Coś walnąłem kompletnie, ale zgadza się technicznie. No popatrz, zegar chodzi. Zegarek musi chodzić, żeby ten czas mierzyć. No ale właśnie chodzi, co ma nogi, ale nie chodzi. Dobra, chciałem powiedzieć coś z czarnym humorem, że osoba na wózku inwalidzkim. Padały już takie ale, tutaj stwierdzenia. Ale co ma nogi, ale nie chodzi. Nie no, nie ma czegoś takiego, no bo zwierzęta nie mają nóg po prostu. I gdzie znajduje się Biały Dom? Biały Dom znajduje się w Waszyngton DC. Pięknie, pięknie. Waszyngton DC, czyli District Columbia. Tak. A gdzie się znajduje Biały Dom? Watyka... Przez tego papieża wszystko. Przez tego papieża. Chyba Kalifornia. To nie jest Kalifornia, to ci od razu mówię. Był taki prezydent, pierwszy. Pytanie, czy ten Winston Churchill... Podobał marihuanę, powiem ci. A, to... Winston Churchill? To chyba w ogóle nawet może jest, ale nie, że był tym... jakimś rządzącym, no nie? No tak. No to czekaj, to kto w takim razie, według ciebie? Pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. No to Kolumb, nie? Kolumb. W Nowym Jorku? Mm-mm. W Londynie? Nie, Londyn to jest w ogóle gdzie indziej. Matko, nie wiem, w Nowym Jorku chyba, nie wiem, nie wiem. A, to jest dobra, o jakim stanie chodzi, dobra. Ja jestem chilowy z geografii, to nie wiem. Stanie ale... wskazującym. Aha. Nie, żartuję, chodziło o stan w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, dobra wiadomość, właśnie ruszyła przedsprzedaż naszej gry planszowej o nazwie Zostań prowadzącym Matura to bzdura, nad którą intensywnie pracowaliśmy przez ostatni rok. W tym czasie wspierała nas Kuchnia Wikinga, która jest sponsorem tej gry, ale także przygotowali dla Was zniżkę 15% z kodem MTB15 na dowolny catering. Wejdźcie na stronę maturatobzdura.pl, zamówcie grę już dzisiaj, bo liczba egzemplarzy jest ograniczona. Link znajdziecie w opisie, a my wracamy do odcinka. Ile państw wchodziło w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów? No dwa, Polska i Litwa. Teraz ja obotywać, no. Dobra, ile państw wchodziło w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów? To jednak ty. Obojga. Gabi, obojga. A, to dwa. Widzieliście kiedyś taką bajkę Pinki i Mózg? Nie kojarzę. Tak, tak.
Mama mi puszczała. Tak, no właśnie. Nie, tak tylko pytam. Ile państw? No. Jeden. Jakie? Polska. A to czemu się nazywa Obojga Narodów? Bo kiedyś był połączony. Z? Niemcami. Z kimś innym? Z innym sąsiadem? Z Rosją. Albo... Oj, bardzo nie. Możesz się pomylić o 5. Bardziej więcej niż mniej? No to jak było to za czasów tego komunizmu, no to była wtedy pod zaborami ruskimi, pruskimi, niemieckimi. Trzy, no to Polska to kiedyś to mało miało. Nie, jak odzyskała niepodległość to tylko jeden. Niemcy to dziwne trochę, nie? Chyba. No byłoby dziwne. No byłoby. Prusy wtedy zresztą, nawet Niemcy nie było. No tak, Prusy, no właśnie. Nie wiem, kurczę, Czechy jakieś, nie wiem. Polska, Czechy. Podpowiem ci, że to było dużo wcześniej niż zabory się zaczęły, zanim nas rozkradli i Prusy, i Austro-Węgry, no to i chyba Rosja. Dwa tylko. Dwa tylko, świetnie. A no jakie bo... to były państwa? No Rosja, no bo Stalin przecież zostawił Warszawę przecież ten Polsce, nie? No bo ten pałac to był kiedyś imienia Józefa Stalina. Mhm. Kiedyś był biały i budził postrach. Ile gwiazd znajduje się na fladze Japonii? Nie ma gwiazd. No dobrze, dobrze. No chyba, no tak mi to świta, może nie wiem. 3. Chyba 9, 8. 9, 8? Coś takiego to było. A co jest na fladze Japonii? Takie kółko, takie czerwone. Taka plama, no. Co symbolizuje to kółko? Okres. Shibuya style po prostu, zdecydowanie. No tak, to by było w hentaju być może, nie? Ja bym mogła podkładać głos do hentajców. Tak? A podaj jakiś. Jumana! Tak, myślałem. To nie tylko do hentai. Czym zajmuje się wulkanizacja? No to będzie coś z oponami. Mhm. A co konkretnie? No nie wiem, jakaś wymiana oponu wulkanizatora na przykład, czy coś takiego. Nie mam więcej pytań. Składowanie w samochodów, ale ich utylizacją. Czy jak chcesz się pozbyć auta, to dajesz to wulkanizacja? Tak. Odróżnianie rur. Jak mi się wydaje. Odróżnianie rur? No w sensie, że jakby... A udrożnianie, okej. Okay, no. Udrożnianie, tak. Znaczy komuś myślę, że może udrożniać rurę, zdecydowanie, jak to się zakocha w wulkanizatorze, to może tak być. O Jezu, to jest coś od wodociągów? I co tam? Nie wiem, jakieś pompy ciepła? Okej, dlatego nazwa wulkanizacja, bo ciepło. No możliwe. O Boże, to była chyba naprawa rur wydechowych, coś takiego? Rur wydechowych. Z wodami coś. Czym? Z wodami coś. Z wodami, okej. Okay. Masz prawo jazdy? Mam. No nauka o wulkanach, jakby co się dzieje z wulkanami, albo kiedy będą aktywne, czy coś takiego? Jakim językiem obecnie posługują się w Jugosławii? O Jezu, Jugosławia nie ma chyba już, nie? Na mapie. A to nie jest angielski po prostu? Mm-mm. Nie? Nie. Nie wiem, czy jest taki język jak balkański, powiem szczerze. Nie. No albo angielski, albo tym takim swoim, obcym. Takim, swoim obcym po prostu? Pewnie jakiś tam obcym, no nie? Bo na przykład tak jak stali na przykład mieszkańcy w Niemczech, no tak. Nie? Po niemiecku, w Anglii na przykład po angielsku, no nie? A w Jugosławii? Obecnie? Może jakieś mieszane są po prostu. Nie wiem, jugosławskim po prostu? A czy Jugosławia jest w Unii Europejskiej? No jest chyba. Jabadabadu? Co? Jabadabadu? Jabadabadu, to Flintstonowie. Angielskim coś takiego. Jugosławski może? Jest taki? Serbski, bułgarski? No chyba polskie, no bo to w Polsce chyba, nie? Nie, czy nie? Jugosławia? Nie wiem, gdzie jest. No tak, koło Wrocław gdzieś, nie? No to jakieś może, nie wiem, śląskim jakieś trochę coś śląskim. Tak ujadają. Jugośląski to jest po prostu. A. Jugosłowiańskim. Mhm. Rosyjskim. Mhm. Kto był pierwszym człowiekiem na Marsie? Na Marsie? Ale człowiek był na Marsie? To ja zadaję pytanie. No nie było, bardzo dobrze. To nie był Armstrong? On miał na imię Louis Armstrong? Nie. Louis Armstrong grał na trąbce. Ja słyszałem to wielokrotnie, ale nigdy to mi nie zapamiętałem. No jasne, no bo oni o tym mówili, kurde, nie wiem, z 10 lat temu dosyć dużo było o tym człowieku. Nie, to się nawet w szkole uczyłem. O nim? No. Patrz, ja mówię Mars, a ty co masz za nazwisko w głowie? Nie, jakaś końcówka Szewski, coś takiego. Szewski? No, ale coś tam nawet... Nikla Szewski. Nie wiem, jakiś Rosjanin? Nie, on był tylko w przestrzeni kosmicznej. Okej. To inaczej, to zróbmy tak, ja powiem Mars, a ty pierwsze nazwisko, które ci przyjdzie do głowy. Uwaga, Mars! Multi. Multi! Mam narodowość wymienić z imienia nazwiska? Jak znasz nazwisko, to super. Nie. A narodowość? Amerykanin. Która forma jest poprawna, archeolog czy archetyp? To są dwa różne słowa.
czym jest jedno, czym jest drugie? Archeolog to jest taka osoba, która, nie wiem, zajmuje się badaniem jakichś starych rzeczy, czy tego typu rzeczy właśnie, a archetyp, tak? Mhm. Archetyp to jest na przykład, jeżeli mamy coś w stylu chciwość, to lis jest archetypem chciwości, że jest taką pierwszą, nie wiem, podstawową rzeczą, która, nie wiem, jest kojarzeniem czy coś takiego. Mhm, okej. Okay. Archetyp, no to może być jakieś znalezisko, coś takiego. Takiego, no, jak artefakt. A nie, archetyp to nie jest jakaś stara książka? Która forma jest poprawna? Archeolog czy archetyp? Archeolog. Archeolog. Mi się wydaje, że od początku się mówiło właśnie, że archeolog to jest forma poprawna. Okej. Okay. Która z tych... Archeolog. Tak? A czemu? Nie wiem, jakoś kojarzy mi się to po prostu słabo. Archetyp to jest rzecz, która wyszła z użycia? Nie wiem, może coś wykopanego przez archeologa. Archetyp to był bodajże wyraz, który wyszedł z obiegu, którego się już nie używa. To już wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie, że możecie kupić naszą grę planszową o nazwie Zostań prowadzącym Matura to bzdura, której można wygrać albo za pomocą wiedzy, albo za pomocą sprytu, co bardzo mi się podoba, bo nie na wszystkim się znam. Sponsorem gry jest Kuchnia Wikinga, która objęła patronatem jedną z kategorii w grze, czyli zdrowie i kulinaria, czyli to, na czym znają się najlepiej. A dla Was przygotowali rabat 15% z kodem MTB15 na dowolny catering. Wejdźcie na stronę maturatobzdura.pl, zamówcie grę już dzisiaj, bo liczba egzemplarzy jest ograniczona. Link znajdziecie w opisie, a my się widzimy co wtorek o 16:00.